uciekam stąd. Maszynę obalam, wolności szukać daleko stąd. Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, wszystkie media mielą już ten temat. Wielu redpillowych vlogerów już na ten temat nagrywało. Ja się bardzo długo, moi drodzy, wzbraniałem, żeby się na ten temat wypowiedzieć. No ale chyba nie dam rady, pękłem i trzeba. Temat pod tytułem oczywiście Leonardo DiCaprio, jego młode dziewczyny oraz jak reaguje na to świat. Kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Komentujcie w komentarzach, bo komentarze to jest sól tego kanału, moi drodzy. Zależy mi również na subskrypcjach, ponieważ chciałbym dobić do tego 1000 subskrypcji. Trochę mi jeszcze brakuje i liczę na was w tej kwestii. Czytam sobie teraz taką książkę pana Rufusa, Straszni ludzie z bronią. Generalnie jest to historia gościa, który wyjechał w góry skaliste, będąc zwykłym Europejczykiem pracującym w biurze, naukowcem i tak dalej, po to, żeby zakosztować dziczy i przeżyć przygodę. Bardzo dobrze się to czyta, to jest fajnie napisane, ale co jest dla wszelkich redpillowców, czy w ogóle myślących mężczyzn, zacytuję tam jedną rzecz, bo tam jest cały rozdział na ten temat. Wyobraź sobie, kochany Reksiu, męża i ojca idealnego, dostosowanego do wszystkich babskich wymarzeń i odpowiedz sobie, czy jest to mężczyzna godny pożądania, czy rodzi się w kobiecych oczach błysk, czy raczej jest już tylko cenną ruchomością. Jedni są do dojenia, drudzy do spółkowania i rzadko komu udaje się w tej relacji z tą samą kobietą spełnić obydwie role. No tak, czyli mądrości redpillowych możemy się doszukiwać nawet w książkach przygodowych o lataniu z flintą po lesie, mieszkaniu, słuchajcie, pod pałatką i polowaniu na wiewiórki w Idaho. Nie ma sensu, żebym powtarzał w zasadzie te wszystkie redpillowe prawdy, które już na ten temat zostały powiedziane. Natomiast odniosę się do jakby tej książki, tego fragmentu, który już zacytowałem, bo on się doskonale wpisuje w sytuację, o której będziemy rozmawiać. Ponieważ, jak doskonale pewnie wiecie z innych źródeł, słynny Leonardo ma taki zwyczaj zmieniania partnerek swoich życiowych na młodsze egzemplarze, gdy poprzedni egzemplarz osiągnie wiek 25 lat. Tutaj zamieszczam oczywiście tabelkę, możecie sobie zerknąć. I teraz pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że jedną z pierwszych partnerek słynnego Leonardo była pani modelka Gisele Bündchen, którą on oczywiście zmienił na młodszy egzemplarz, gdy pani Gisele skończyła lat 25. Po czym historia pani Gisele potoczyła się tak, że związała się z niejakim Tomem Brady. No, generalnie oczywiście też jest to facet z 1% najlepszych partii matrymonialnych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to zawodnik sportowy z dużym dorobkiem. Państwo Gisele i pan Tom Brady doczekali się dzieci. Rodzina pani Gisele i pana Toma to jest trójka dzieci i ich dwoje. No i ostatnio właśnie również gruchnęła wieść, że pani Gisele ma już dość pana Toma i składa pozew rozwodowy. Czyli wracamy, słuchajcie, do tego pięknego cytatu z książki, który zacytowałem na początku vloga, który w bardzo kulturalny sposób przedstawia taką prawdę życiową, że, no jak to w redpillu wiadomo, alfa płaci, znaczy alfa szmaci, beta płaci. No tak, czyli oczywiście creme de la creme najlepszych lat pani Gisele zebrał słynny Leonardo. Rachunek za to wszystko oczywiście na koniec dnia zapłaci pan Tom Brady. Zapewne zostanie ogolony z połowy majątku oraz pewnie
dobrej połowy tego, co zarabia. No właśnie. Czyli myślę, że komentarz do tej sytuacji jest no, zbędny, moi drodzy. Tak, to wszyscy wiemy, jak to wygląda, ale ja bym chciał ugryźć temat z nieco innej strony, ponieważ, jak zauważyłem, chyba jeszcze nikt do tej pory na ten temat nie mówił, a to się oczywiście ma sporo do tak zwanych teorii red pillu, black pillu, wyglądu zasobów i tak dalej, ponieważ, moi drodzy, gdzieś tam dyskutowałem na Facebooku na ten temat, gdzieś na jakichś facebookowych komentarzach do różnych artykułów na ten temat i któraś z komentatorek takie zdanie powiedziała, napisała, które właśnie mnie jakby zapłodniło do tego, żeby tego vloga nagrać. Ponieważ ta komentatorka powiedziała, że biedny jest ten Leonardo, bo najprawdopodobniej nie może znaleźć w życiu prawdziwej miłości. No właśnie. Może nie jestem ani sławny, ani bogaty, ale jestem sobie w stanie się wczuć w pewną sytuację, w jakiej ci ludzie sławni i bogaci się znajdują. Ponieważ stawiam hipotezę, moi drodzy, że będąc osobą sławną i bogatą, no generalnie ma się dosyć duży problem ze zweryfikacją tego, czy dana niewiasta, która się jest nami zainteresowana, to czy tak naprawdę zainteresowana jest naszą osobowością i wyjątkowością jako mężczyzny, czy interesują ją głównie nasze zasoby oraz sława. Osoba bardzo bogata, ale w pewnym stopniu anonimowa, ma możliwość weryfikacji. No po prostu może sobie przyjechać na pierwszą randkę jakimś takim pojazdem wartym powiedzmy 2 czy 3 średnie krajowe, i nie obnosić się powiedzmy ze swoim wystawnym stylem życia, no i wtedy teoretycznie jest możliwość sprawdzenia, jakie są prawdziwe intencje danej kobity. Natomiast, moi drodzy, stawiam hipotezę, że osoba sławna i bogata nie ma takiej możliwości. Dlatego odnoszę wrażenie, że słynny Leonardo no nie jest osobą w ciemię bitą i na pewnym etapie swojego życia zorientował się po prostu, w jakiej sytuacji się znalazł. No oczywiście, trzeba też brać pod uwagę to, że no generalnie nie chciał się wiązać, nie chciał budować rodziny i logicznie rozumując, celował po prostu w kobiety w takim wieku, które standardowo, stereotypowo w wieku powiedzmy do 25 lat raczej jeszcze o zakładaniu rodziny nie myślą. A kolejną sprawą oczywiście jest to, że kolejny motyw, jaki mógł przyświecać wszelkiego rodzaju zainteresowanym nim niewiastom, po prostu chciały się ogrzać jakby w świetle jego sławy, wiedząc tak naprawdę, że ich po prostu czas przy jego boku jest policzony i po prostu w tym czasie zbudować własną markę i własną rozpoznawalność gdzieś tam w mediach, licząc na jakieś kontrakty, role w serialach być może, albo w jakichś kontraktach reklamowych. No a teraz przejdźmy do tej burzy w internecie, gdzie to komentowały tą sytuację najczęściej panie, które już skończyły 25 lat, które oczywiście wieszały psy na panu słynnym Leonardo, że on jest taki zły i niedobry i traktuje te kobiety przedmiotowo, wręcz niektóre pisały, że on jest edofilem, że po prostu taki stary dziad interesuje się takimi młodymi dziewczynami. No moi drodzy i moje drogie, zarówno pan Leonardo, jak i jego partnerki są osobami dorosłymi, w związku z czym podejmują te decyzje świadomie. Mało tego, przecież te dziewczyny, które się nim interesują, też głupie nie są i znają historię jego, powiedzmy, podbojów miłosnych, zwłaszcza, że tych partnerek on miał chyba 8 czy 9, w związku z czym każda kolejna była coraz bardziej świadoma, że czas jej przy jego boku jest policzony. No to czyli chyba to już jasno uargumentowałem, że mainstreamowa narracja, która sączy się jadem z internetów i z mediów wszelkiej maści, że słynny Leonardo po prostu wykorzystuje biedne, naiwne dziewczyny, no po prostu została obalona w tym momencie, tak? Kto tu kogo wykorzystuje? Moim zdaniem jest to zwykła transakcja. No właśnie.
Mało tego, ja bym tą sytuację odwrócił, tak? W związku z tym, co mówiłem wcześniej, jaka jest sytuacja osób sławnych i bogatych, no to kto tutaj kogo wykorzystuje, tak? Czyli gdyby nawet słynny Leonardo chciał się zakochać, no to nie ma pewności żadnej, że kandydatki mają szczere intencje. Zwłaszcza w transakcyjnym charakterze współczesnych relacji. No i na koniec oczywiście to, co zawsze się powtarza w takich sytuacjach, czyli podwójne standardy. Ponieważ media, jak już mówiłem, wieszają psy na słynnym Leonardo, natomiast no, ostatnio znowu gruchnęła jakaś wieść, gdzieś komu zrobiono zdjęcie niejakiej Madonnie, która gdzieś w jakimś klubie bawi się z chłopakiem lat 23. No i oczywiście Madonna w żadnym stopniu nie jest sekowana przez media jako osoba, która wykorzystuje młodych, naiwnych chłopaków, którzy chcą się, nie wiem, po prostu szukają miłości czy coś w tym stylu. Czyli znów wracamy do tego samego, czyli że za całe zło świata odpowiadają mężczyźni, czy to indywidualnie, czy zbiorowo. Po prostu jesteśmy my, faceci, winni wszystkiemu, włącznie z wybuchami wulkanów i plamami na słońcu, a biedne, pokrzywdzone, po prostu jak zwykle, no cóż, im się po prostu tylko coś w życiu przydarza, nie mają żadnej sprawczości, a to my, po prostu faceci, jesteśmy jak zwykle ci źli.